czy to nie wspaniałe zrządzenie wyroków Bożej opatrzności, że nasza dyskusja, nasza debata, nasze wzajemne nasłuchiwanie się, nasze wczytywanie się w teksty Biblii i tradycji na temat zbawienia, odkupienia, usprawiedliwienia, czy to nie wspaniałe, że przypada w dzień podwyższenia Krzyża Świętego. Szczególnie, jeśli uświadomimy sobie jeszcze, że jesteśmy dziś częścią wielkiego wydarzenia przełomowego w historii duchowej Polski. Przełomowego, bo tam, gdzie ludzie wspólnie modlą się, tam następuje przełom. Na tym polega chrześcijańskie widzenie historii. Wydarzenie, które nawiązuje do poprzednich tego typu, a więc Różaniec do granic, a więc Wielka Pokuta i dzisiaj też Polska pod krzyżem. Zajrzałem sobie tuż przed wyjściem do kaplicy, do wiadomości internetowych donoszą, że 60 tysięcy osób tam pod Włocławkiem jest obecnych, plus jest zgłoszonych 1270 miejsc, w których ludzie modlą się w łączności z Włocławkiem. Na przykład takie bardzo symboliczne miejsce to Polana w Zakopanem, aby modlić się pod krzyżem na Giewoncie, też pod krzyżem. Albo bardzo wiele kościołów, katedr, kaplic we wrocławskiej katedrze. Taka modlitwa jest. 1270 miejsc z całej Polski zgłoszonych i również z zagranicy. Nawet odkryłem, że w tej aplikacji Polska pod krzyżem jest mapka, która pokazuje te 1270 punkcików w całej Polsce, ale też w krajach ościennych, a nawet gdzieś w Stanach Zjednoczonych i Islandii i tego typu krainach. A więc rzeczywiście jakieś wielkie poruszenie. A więc rzeczywiście jakiś przełom. Myślę, że nieprzypadkowo przygotowanie do tej modlitwy, to, które miało miejsce wczoraj, przedwczoraj, przez kilka dni, zostało nazwane Jerychem. Jerycho, ewidentne nawiązanie do obalenia murów wskutek modlitwy, uwielbienia, wychwalania Boga. Nawiązanie do biblijnych skojarzeń. Jerycho, po to, aby pod krzyżem zgromadzić się ci, którzy mogą tam być osobiście, ci, którzy są gdzieś indziej, duchowo, i my też z tą inicjatywą modlitewną się łączymy. Bardzo bym zachęcał, aby przyjrzeć się i zwrócić uwagę na grafikę, która towarzyszy temu wydarzeniu. Jest bardzo głęboka i pełna prawdy teologicznej. Pokazuje zaciemnioną, w takim mroku pogrążoną część naszego świata i powoli, powoli w tej grafice ukazuje się już kształt Polski, no, pokryty tak jak i inne krajem, mrokiem i jakimś spochmurniałym wyglądem, ale zaczynają pojawiać się punkciki światła. To są właśnie wspólnoty, grupy, ludzie, serca, zgromadzenia zakonne, kaplica w Ożarowie, lotnisko pod Włocławkiem, 1270 miejsc zgłoszonych, oczywiście niezgłoszonych jest przynajmniej tyle samo. I zaczynają z nich wybiegać promienie światła. A one, promienie światła, ściągają z góry znak krzyża, który jest źródłem światłości, źródłem światła napełniających kształt Polski. Oczywiście z nadzieją, że ci, którym wiele dano, tych też wiele wymagać się będzie, że skoro dany jest nam doświadczać światłości, że będziemy się nią też i dzielić. Podobne zjawisko miało miejsce podczas wydarzenia Różaniec do granic, które tak z jednej strony było do granic Polski, ale bardzo szybko się okazało też Różańcem od granic Polski, bo podchwycono i we Włoszech, i w Irlandii, i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych w taki sposób, jaki był dostępny,
ale podchwycono takie echa, czy jakby kręgi na wodzie. Takie duchowe kręgi rozchodziły się po świecie, więc z całą pewnością taka też nadzieja i związana z tym wydarzeniem Polska pod krzyżem. Krzyż, który jest darem zstępującym z góry. Tak, Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten sposób prezentacji krzyża zstępującego z góry, pełnego mocy, chwały, światłości, to jest nawiązanie do ikonografii pierwszego tysiąclecia, ale prawdę mówiąc nawet więcej, do ikonografii, która obowiązywała przez większość wieków tradycji chrześcijańskiej. Dzisiaj przyzwyczailiśmy się, że krzyż no, prawie zawsze, prawie obowiązkowo jest tak zwanym krucyfiksem. To znaczy, na krucyfiksie jest przedstawiony Pan Jezus w takiej postaci, w jakiej był, kiedy oddawał swoje życie ziemskie, cielesne, kiedy oddawał i umarł. To tak zwykle wygląda prezentacja dziś Pana Jezusa na krzyżu. Tak jest oczywiście w tej kaplicy i w naszych kościołach. To jest tak zwany krucyfiks. W niektórych krajach doprowadzono tę tendencję do jakichś bardzo przyjmujących stylów wyrazu sztuki, szczególnie w Hiszpanii, w Portugalii. Wskutek tego też w niektórych kościołach w Ameryce Południowej Pan Jezus jest nawet pokrwawiony, Pan Jezus jest nawet ze śladami biczowania. To wszystko jest bardzo realistyczne, tak żeby przypomnieć chwilę śmierci Pana Jezusa na krzyżu, jak wtedy wyglądał. To oczywiście to ujęcie jest prawdziwe, no bo oddaje ten moment z życia Pana Jezusa i na pewno też jest konieczne, ale nie jest jedyne. Nie jest jedyne. I przez większą część historii ikonografii chrześcijańskiej, prawdę mówiąc, dominowało trochę inne ujęcie. Jedno i drugie jest prawdziwe, jedno i drugie potrzebne, ale myślę, że skoro jedno i drugie, to warto też wracać do tego ujęcia w dawniejszych wiekach raczej obowiązkowego, które przypominało w ikonografii mniej to, jak Pan Jezus wyglądał 2000 lat temu, kiedy umarł na krzyżu, a bardziej to, jak Pan Jezus wygląda dziś. Jak wygląda dziś. Ikonografia chrześcijańska, która rozpoczęła się od przedstawiania tego, jak Jezus dziś wygląda. Idziemy do Bazyliki Rzymskiej, wznosimy wzrok w górę apsydy, i widzimy Chrystusa zmartwychwstałego, czyli takiego, jakim dziś jest. Pewnie, że w jego aureoli może być znak krzyża. Ujrzałem baranka jakby zabitego, czy mającego ślady męki, ale żyjącego. Widzimy Pana Jezusa zasiadającego na tronie. W Bazylice Rzymskiej być może też obok Pana Jezusa będzie siedziała niewiasta, Maryja i Kościół. Zwycięzcy dam zasiąść na moim tronie, mówi Pan Jezus, jak i Ojciec dał mi zasiąść na Jego tronie. Albo, jeśli pojawia się krzyż, przypomnijmy sobie krzyż świętego Franciszka. Nam się to może wydawać strasznie dawno, bo to XIII wiek, ale od Pana Jezusa do XIII wieku miało 13 wieków. To od XIII wieku do dziś minęło mniej. To historycznie rzecz biorąc jest dłuższy element dominacji, pewnego pragnienia, żeby w znaku krzyża przedstawić Jezusa takiego, jakim dziś jest. Z jednej strony krzyż świętego Franciszka, bardzo typowy dla tamtego czasu, no, jest krzyżem. Pan Jezus jest ukrzyżowany, ale to nie jest Pan Jezus przedstawiony tak, jak wyglądał, kiedy umarł. To jest Pan Jezus przedstawiony tak, jak wygląda dziś, kiedy żyje. I króluje. I jest na krzyżu. Tak jest w Piśmie Świętym, że baranek jakby zabity ze śladami męki. Oczywiście. Ale jednak żyjący
Chrystus, który króluje na krzyżu. I są i takie pieśni ze średniowiecza się wywodzące, które mówią, że Bóg królował z krzyża. I w tej ikonografii starano się także i to przedstawić, że dziś Chrystus żyje. Dziś triumfuje. Dziś pewnie, że ten krzyż zostaje, bo wszedł z własną krwią do Ojca. Myślę, do Hebrajczyków o tym czytamy. Więc przedstawia swój krzyż i swoją krew, ale jako dar niecierpiącego Pana Jezusa. Dziś jest to ofiara chwały. Dziś jest to ofiara triumfu, zwycięstwa życia nad śmiercią. W niektórych regionach kulturowych chrześcijaństwa takie przedstawianie w ikonografii dominuje do dzisiaj. Wschodnia ikona przedstawia właśnie Chrystusa zmartwychwstałego i podobnie zresztą jak świętych innych, przedstawia ich na złocistym tle. Dlaczego? To złociste tło to jest kolor nieba, to jest kolor chwały. To jest właśnie gloria, chwała, która świeci, promieniując Bożą obecnością. Dlatego tło ikony jest tłem złotym. Nie tak, aby wspomnieć, jak Pan Jezus wyglądał, kiedy może obchodził miasta i wsie Galilei, żeby tam w tle domalować drzewa, wzgórza i domki, jak stało się zwyczajem pewnie od XVI wieku w naszej części chrześcijańskiej kultury, ale żeby namalować, gdzieś jest w chwale, gdzieś triumfuje. I krzyż jest krzyżem zwycięskim. To myślę, że do tego nurtu ikonograficznego nawiązuje też ta aplikacja zachęcająca do modlitwy w duchu Polska pod krzyżem. To pokazuje krzyż pełen chwały, pełen mocy i świetlisty, wstępujący od góry jako dar od Boga. Krzyż, który rzuca światło. Nawet słyszeliśmy dzisiaj te wersy prezentacji wersetów biblijnych, były też i ten, że Chrystus rzucił światło na życie i zmartwychwstanie, przez swoje zmartwychwstanie. Rzucił światło na śmierć, na życie, na nieśmiertelność, rzucił światło, także krzyż Chrystusa jest źródłem światła i jest ostatecznym wyjaśnieniem wszystkich cierpień człowieka. Jest ostatecznym wyjaśnieniem tego wszystkiego, co trudne, bolesne, co niezrozumiałe. To znaczy Polska pod krzyżem. I to znaczy misja, którą jako Polska otrzymujemy, żeby dobrą nowinę roznosić też dalej. Dobrze więc, że dzisiaj te dwa aspekty możemy przeżywać. Oba te aspekty przedstawił nam oczywiście też święty Paweł w liście do Filipian, mówiąc o tym, że Chrystus Jezus uniżył samego siebie, stał się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Co nam potrzebne? Krucyfiksy, które pokazują Pana Jezusa umierającego, a niektóre, może szczególnie takie hiszpańsko-portugalskie, po prostu Pana Jezusa zmarłego na krzyżu, ale Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, więc jest nam potrzebny ten drugi nurt, pokazujący chwałę, tryumf, światło, moc spływające z góry. Dzisiaj też, to już w kolekcji mszy świętej, padły słowa i zbawienie, i odkupienie, i przed Ewangelią uwielbiamy Cię Chryste i błogosławimy Ciebie, że przez krzyż Twój święty świat odkupiłeś. Wszystkie nasze debaty i przypominanie debat historycznych, co to dokładnie znaczy, są oczywiście potrzebne, ale podobnie jak przy takich tematach jak tradycja, jak sakrament, takich tematach, które słów szukano wtórnie, żeby opisać dar, który był wcześniejszy, te wszystkie debaty, które takie ruszymy, i święty Augustyn, i święty Anselm, i święty Tomasz, i dzisiejsze debaty, one wszystkie są potrzebne, bo pokazują,
pokazują, że tak jak dzieci próbujące zrozumieć sytuację w rodzinie dorosłych, tak samo my jako dzieci Boże zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Próbujemy zrozumieć, co tak naprawdę stało się w tej rodzinie, w której Bóg jest Ojcem, w której Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, w której uczynił nas domownikami, już nie jesteście obcymi i przychodniami, ale domownikami Boga i współobywatelami świętych. Próbujemy zrozumieć, co się stało. Próbujemy zrozumieć, najpierw doświadczywszy i Bożego synostwa, i Bożego dziecięctwa, i udziału w rodzinie Bożej, i łaski, i dotknięcia przez zbawienie, odkupienie, przez usprawiedliwienie, próbujemy, no jak dzieci, ponazywać to, zrozumieć, jakoś poukładać w naszej głowie. Myślę, że jedno i drugie jest potrzebne. Jest nam potrzebna tak zwana ortodoksja, którą często się rozumie jako prawidłowe zrozumienie. Wiara szukająca zrozumienia, żeby rozumieć, co się dzieje w domu Bożym. Ortodoksyjne wyznanie wiary. Jest potrzebna ortopraksja, czyli co z tego wynika. Jak mamy się praktycznie modlić, jak mamy się praktycznie poruszać w życiu, jak mamy się uświęcać, co z tego wynika. Ale o tym może rzadziej się mówi, a też chyba w ostatnich dopiero dziesięcioleciach o tym przypomniano, potrzebna też jest ortopasja. Przez to się rozumie pasja, która jest w człowieku, te pasje, te energie, te mizmy, te zapały, gorliwość, w tym sensie ortopasja, żeby ortodoksja nie stała się suchym wykładem i żeby ortopraksja nie stała się suchym moralizmem, żeby połączyła się z ogniem. Ogniem. Z krzyża słowa światło, zbywa ogniem. I mamy wtedy ortodoksyjne wyznanie wiary, ortopraktyczne zachowania moralno-liturgiczne i ortopasyjne przeżywanie, które jest udziałem tak wielu z nas, czy to w parafiach, czy w wspólnotach, czy ruchach, czy grupach, na najróżniejsze sposoby. A wszystko to, tak jak całe chrześcijaństwo, możliwe tylko przez to, że Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. I że wywyższono Syna Człowieczego jak węża na pustyni, aby każdy, kto na Niego spojrzy, został uzdrowiony i za to i dziękujemy i błogosławimy Ci. Tobie, Chryste, bo przez krzyż Twój świat